Idzie. Jeszcze raz stoimy naszym wilacie, bracie Franciszku, ogrodnik, wel skrzypczyński, wel skrzypczyk. Wszyscy bracia i siostry, niezauważona jeszcze przeze mnie, młodociana, młodzieżowa kompania reprezentacyjna. Ale pragnę wyłuskać dwie rzeczy, dwie cechy, ogromnie istotne, mnie samego bardzo poruszające w zderzeniu z życiem i w spotkaniu z panem Franciszkiem. Pierwsze to jego małżeństwo. Miałem tę łaskę w początkach posługi w tej wspólnocie spotkać się z nim i z jego rodziną, a także jeszcze w ostatnich godzinach życia z świętą Marianną i później celebrować uroczystości pogrzebowe. Franciszek i Marianna przeżyli razem 67 lat. 67 lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Pomyślności życzą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wykanowie oraz lokalni pasjonaci historii. Panie Franciszku, cieszę się, że się Pana spotkałem na swojej drodze życia. Proszę. Szanowny kolego Franciszku, Franciszek Skrzypczyk, myśliwy Wojskowego Koła Łowieckiego numer 118 Cyranka w Dęblinie. Z okazji jubileuszu, stulecia, składamy koledze najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i uśmiechu na każdy dzień, pobytu w kniei, grubego zwierza, wszelkiego ptactwa. Niech święty Hubert darzy Cię pomyślnością i otacza opieką na każdym kroku i w każdej chwili życia. Zarząd i myśliwi Wojskowego Koła Łowieckiego numer 118 Cyranka w Dęblinie. Kolego Franciszku, bardzo nam miło, bardzo wspaniale, cudownie. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia. Przede wszystkim radości, wszystkiego najlepszego. Bardzo proszę na... Kolega Franciszek, jak ja wstąpiłem do koła, był myśliwym, był bardzo dobrym myśliwym, zacnym myśliwym. Mogę powiedzieć, że od kolegi Franciszka wiele się nauczyłem. Wprowadzał mnie knieje, wiele mi opowiadał na ten temat. Ja oczywiście z przyjemnością tego słuchałem. Doświadczenia, które on mi przekazał, ja dzisiaj korzystam. Czym szczególnym Franciszek upamiętnił Cię w Waszym kole? Strzelił kiedyś bardzo potężnego dzika, który jest do tej pory rekordem w naszym kole. Franciszek jest to skarbnica wiedzy. Jest to człowiek, który posiada olbrzymią wiedzę łowiecką, leśniczą. Jest leśnikiem z zawodu. Przez lata kultywował chlubnie tradycje
polskiego łowiectwa, jak również polskiego leśnictwa. Był zawsze koleżeński, jest do tej pory. Ile synów poluje razem z panem? Jeden tylko, dwóch. Dużo wnuków szanowny jubilat ma? Siedem wnuków mam i pięciu prawnuków. Ciągnie czasami jeszcze na polowanie? Wiesz, no, kochane niebo, bo kalectwo już biegnie pozwala, ale żyje, prawda, zapytaniami i czerpie, znaczy wszystkie wiadomości, co się dzieje w kółku, jakie tam, prawda, są rezultaty. Czy obieca mi pan wywiad na swoje 150 urodziny? Proszę. Czy na 150 urodziny pańskie będę mógł zrobić z panem wywiad? No. Gdyby się to udało, to na pewno. No. O to dziękuję i czekam. No. 100 lat wypełniło się, więc dalszą częścią, jak państwo wiecie, z różnych imprez jest 150, czyli 3-4. 100 lat to za mało, 100 lat to za mało, 150 by się zdało, 100 lat to za mało, 100 lat to za mało, 150 by się zdało, 150 mało, 150 mało, 200 lat by się zdało, 150 mało, 150 mało, 200 lat by się zdało. 200 to nieparzysta, niech nam żyje nawet 300. Kochani, wypijmy zdrowie naszego szanownego jubilata. Usiądźmy. Drodzy państwo, mam nadzieję, że za chwileczkę pojawi się nam pyszny, wspaniały torcik, który...